Dzień dobry, Arminius z tej strony. Zapraszam na kolejny odcinek poświęcony lidze Total War Attila. Wracam do was oczywiście z meczem z Ligi Hetaireia, a więc Ligi Najwyższej, gdzie spotkali się ze sobą Charix i Hadek. No i słuchajcie, dzisiaj pierwszy odcinek nagram na zdebugowanej kamerze, czyli na tej kamerce, na której sobie gram, gdzie widzicie, że można no dużo, dużo więcej zobaczyć, więc zobaczymy, jak to pomoże w komentowaniu. No ale dobra, przejdźmy do tego, czym gra Charix i czym gra Hadek. Hadek gra Celtami, konkretnie z plemieniem Ebdanów, natomiast Getowie to frakcja, którą wybrał Charix. No i co my tutaj mamy u Charixa? Pierwsza linia to nordyccy miotacze razy 4, druga linia to zniewoleni włócznicy razy 4, na flankach na trzeciej linii są nordyccy konni po 2 oddziały, dalej mamy wybranych wojowników, dwa oddziały nordyckich toporników, nordyccy bojownicy konni jeszcze są za trzecią linią, czwartą linią ustawieni, no i zamykanie formacji przypadło kapitanowi wikingów i jednemu oddziałowi wybranych wojowników. Dodatkowo tutaj Charix jeszcze ma nordyckich bojowników, czyli jazdę harcowniczą. Co takiego przygotował Hadek? No, Hadek się ciekawie rozstawił, bo zobaczcie, ma tutaj celtyckich włóczników, królewską watachę oraz dwa razy konnicę Mormera. Z dwóch stron zdaje się taki zestaw. Tak jest. Chociaż tu widzimy, że jednym oddziałem konnicy Mormera ruszył w pościg za nordyckimi bojownikami, królewscy Fianna też, czyli wódz Hadeka. No a tutaj na środku Hadek ma trzy oddziały Celtów z łukami, celtyccy włócznicy razy 2, wojownicy celtyccy z toporami razy 2, no i trzecia linia to dwa razy ebdańscy grabieżcy i dwa razy wojownicy celtyccy z toporami, czyli łącznie 4 oddziały. No i dobra, przejdźmy już do samego pojedynku. No widzimy, że tutaj chciał Hadek przypuścić szarżę, ale odstraszyła konnica Charixa Hadeka, wybiła mu ten pomysł z głowy. Tu zobaczcie, to jest dosyć nieciekawe, niefortunne, że tak ciągle ten wódz będzie ścigał tych nordyckich bojowników. Konnica Mormera zrezygnowała na szczęście z pościgu i już wraca nią Hadek tutaj do głównego pola walki. Tu zobaczcie, doszło do starcia konnicy Mormera i nordyckich konnych. No zobaczymy, kto to wygra. No na razie widzimy, że Charix jest w lepszej sytuacji, bo spójrzcie, ma oddział zniewolonych włóczników. Hadek też już posyła swój oddział celtyckich włóczni i dodatkowo jeszcze celtyckich toporników, ale w tym momencie już jego konnica się chwieje. Troszeczkę za późno dosłał swoją piechotę Hadek, no i niestety to się kończy przegraną jednego oddziału konnicy. On się oczywiście jeszcze może wrócić, ale nie lepiej jest tutaj, zobaczcie. Również tu konnica Mormera się rozpada i znowu Hadek nie zdążył ze wsparciem. Bo spójrzcie, jak blisko linii Charixa doszło do tych dwóch starć. No i Charix właściwie no pozamiatał, chociaż tu zobaczcie, odwróciła się szala na korzyść Hadeka, pewnie te topory zrobiły swoje. Tu jeszcze konnica Mormera wraca i wjeżdża w miotaczy, ale i nordyckich konnych, zobaczcie, wyłączyła. Tu zobaczcie, wybrani wojownicy wygrywają, jeszcze szarże od tyłu nordyscy bojownicy zrobili na królewską watachę, chociaż konnica Mormera już stara się odgonić Charixową kawalerię harcowniczą. No i generalnie rzecz biorąc, nie wygląda to tak źle na początku, jak myślałem, dla Celtów. Chociaż mam wrażenie, że Getowie jeszcze nie uruchomili wszystkich atutów, przede wszystkim nordyckich toporników i większej liczby wybranych wojowników, którzy tutaj jeszcze, zobaczcie, czekają, już wchodzą do boju te oddziały. No tutaj chyba ten oddział jeszcze nie idzie, ale tu nordyccy topornicy, zobaczcie, ruszyli. No i Charix, tu ładnie przechwycenie królewskiej watachy szarżą nordyckich konnych. Wybrani wojownicy, myślę, że tutaj królewska watacha to się posypie bardzo szybko. Problem chyba u Ebdanów był ten, że raz, że konnica nie jest tak mocna,
jak u Nordyków, a dwa, że no, no piechota. Właściwie to nic nie było mocniejszego tutaj, albo na tyle mocnego, żeby jakoś się tutaj przeciwstawić getom, moim zdaniem, u Hadeka. Wiadomo, że wojownicy celtyccy z toporami, czy właśnie ta Wataha królewska dadzą radę na przykład przeciwko zniewolonym włócznikom, tak? Ale no, oni są do tego nie tylko, żeby walczyć z włóczniami, ale też przeciwko toporom. I zobaczcie, nordyccy topornicy, czy wybrani wojownicy, to o wiele lepsza piechota. Tu widzimy, że generał ucieka przed konnicą nordyckich bojowników. Pewnie oni chcieli wesprzeć ten oddział wybranych wojowników, no i Hadek zdecydował się uciec. No i drodzy Państwo, no co by tu powiedzieć? O, kapitan wikingów wszedł już do walki. Obija celtyckich włóczników. Mamy nordyckich konnych raz, dwa oddziały, trzy oddziały. Z czego jeden naprawdę, no zobaczcie, a jeszcze to nie jest oddział nordyckich konnych, tylko nordyckich bojowników konnych. A więc lekkie jazdy, ale pełen oddział, który może sobie teraz właściwie wykorzystać wszelkie luki, jakie Hadek zostawił i wyłączyć strzelanie Hadekowi. Chociaż nie robi tego Charix, o dziwo, tym oddziałem, a szkoda, bo tutaj naprawdę mógł się wbić spokojnie i tutaj sobie potem robić wjazd. No ale widzimy, że generałem ściga Celtów z łukami. A, i rozumiem, że Charix postanowił te dwa oddziały jazdy wykorzystać do tego, żeby zaatakowały królewskich Fiana, tak żeby wyłączyć już generała z gry Hadekowi i żeby po prostu jego armia się szybciej posypała, chociaż ona i tak już się sypie. Zobaczcie, no strzelanie Charixa właściwie nietknięte, z dużą, no z dużym naprawdę zapasem amunicji. Tak więc tutaj wszystko wygląda na to, że mamy 1-0 dla Charixa. Ale naprawdę, Ebdani, może Piktowie by dali radę przeciwko getom, ale Ebdanowie to nie wiem. Chyba nie. Więc niezależnie od tego, co by Hadek zrobił, to myślę, że nie uratowałby sytuacji. Trudny matchup po prostu jest. No i tak jak mówiłem, gienek Hadeka się rozpada, więc już teraz cała armia się świeci jak żarówka. I mryga sobie tak i mamy 1-0 dla Charixa. No dobra, czas na drugi pojedynek. Charix gra frakcją Wandalów, a Hadek, wiadomo, Słowian, czyli Wenedów wziął. I oczywiście na bagnie. No, zobaczymy, jak sobie poradzi teraz Charix. Niech on teraz się męczy ze Słowianami. Niech się męczy. Zobaczymy, jak sobie poradzi. No i dobra. Co my tu mamy u Hadeka? U Hadeka mamy bojowników z Faroga, dwa oddziały na przodzie. Tu zobaczcie w tym, na tej wodzie, która, no wiadomo, spowalnia jednostki, ale też zabezpiecza na przykład te jednostki słowiańskich myśliwych razy 4, które są tutaj wzięte przed szarżą frontalną, zarówno ze strony piechoty, jak i przede wszystkim kawalerii. Mamy też doborowych tarczowników za nimi, 4 oddziały. Mamy 3 oddziały czempionów Peruna. 2 oddziały słowiańskich poborowych harcowników, a to ciekawe. I mamy wybrańców Velesa razy 3 plus gwardię wodza. Ciekawy skład jak na Słowian, taki trochę niestandardowy w pewnych rozwiązaniach. Dobra, co ma Charix? Charix ma tak... wybranych bojowników wandalskich, lekką jazdę w wangardzie głębokim i reszta to już właściwie tutaj, powiedzmy, jego korzeń, rdzeń armii to... co my tu mamy? Germańskich strzelców razy 2? Dobrze mówię? Zdaje się, że tak. Do tego mamy germańskich miotaczy razy 3. No i taką mieszankę. Na środku są włócznie, germańscy poborowi i germańscy włócznicy, tak? Jeden oddział włóczników, 2 oddziały poborowych. Na flankach są wandalscy berserkerzy po 2 oddziały. A tu zobaczcie, się znajdują szlacheccy szermierze swebejscy, bardzo dobra, ciężka, opancerzona piechota. Mamy jeszcze oddział lekkiej jazdy mauretańskiej. No, dużo lekkiej jazdy wziął sobie Charix.
tu to samo. No i wodzem jest wandalski Wataszka. Tak się zastanawiam, czy Charix wybrał tę lekką jazdę ze względu na... O, i tu jeszcze jeden oddział Charixa, germańskich bojowników. Czy nie ma to związku przypadkiem z tym, że no jednak ciężka jazda ma problem, żeby dogonić te właśnie takich bojowników z Faroga, czy jakąś inną harcowniczą jazdę Słowian, bo jest to zazwyczaj lekka albo bardzo lekka jazda podjazdowa, konnica podjazdowa, i być może dlatego Charix zdecydował się na lekką jazdę, zarówno tę do walki w zwarciu, jak i jazdę szturmową. Po prostu łatwiej tak, no nie? Dogonić bojowników z Faroga. Chociaż bojownicy z Faroga są też całkiem nieźli w walce w zwarciu, powiem szczerze. Czym zadziwiają mnie. Dobra, ale co chłopaki robią? No na razie widzimy z wysoka, że tutaj mamy pościg. No i za chwilę germańscy bojownicy zostaną przy, wiecie, zagonieni w kozi róg, jak to się mówi. Przyparci do muru, ale nie, jednak zrezygnował Hadek i już nie ściga. Tutaj sobie robi odwrót i nie ściga tych germańskich bojowników, a nie, jednak zdecydował się, że ścignie ich. Czy już jakiś ostrzał uruchomiony? Jeszcze nie weszli w swój zasięg chłopaki. No to długa bitwa będzie z tego, co widzę. Ja chyba to przewinę. Nie będę, wiecie, no przedłużał, no bo widzę, że tu jakiś pościg, tak, trwał. No ale pościg też się kiedyś musi skończyć. W końcu muszą chłopaki przejść do lepszych tutaj dla nas jako widzów części bitwy, wykonując jakieś ciekawe manewry. Na pewno widzę, że Charix stara się otoczyć Słowian, tak? Widzimy, że zobaczcie, jak tutaj szeroko tymi wandalskimi berserkerami poszedł. Już wykonuje ostrzał. Tu zobaczcie, bojownicy z Faroga złapali tych bojowników germańskich, ale już zobaczcie odpowiedź ze strony Charixa wybranymi bojownikami wandalskimi, którzy jeden oddział właśnie orają bojowników z Faroga, a drugi oddział ratuje się ucieczką. No i dobra. Ostrzał włączony z tego, co widzę. No zobaczymy, jak sobie Charix poradzi. Na razie zobaczcie, czeka bardzo cierpliwie z tymi tutaj swoimi oddziałami na flankach szeroko rozstawionymi. Czeka na odpowiedni moment, żeby pewnie uderzyć, kiedy już trucizna nie będzie zagrożeniem. Kiedy wyeliminuje słowiańskich myśliwych i wtedy będzie czuł się bezpiecznie, żeby flankować Słowian. No i to może być dobra strategia. Pytanie, jak ją tam taktycznie na polu bitwy zrealizuje Charix. Na razie widzimy, że bojownicy z Faroga nie boją się, bo w sumie nie mają żadnego zagrożenia. Wjeżdżają w germańskich miotaczy i to rzeczywiście dobra decyzja, no bo co tymi bojownikami z Faroga już zrobi Hadek, skoro są tylko 22 modele, no to najlepiej, no mówię, wyłączyć z gry chociaż jeden oddział miotaczy. No i udaje to się. Pięknie. Dobra, tak sobie zrobimy. Mamy teraz, zobaczcie, pełen obraz całej bitwy. Ja wiem, być może niektórym się gorzej ogląda z takiego wysoka bitwę, ale spójrzcie, dzięki temu ogarniamy wszystko naraz. I ja widzę po prostu, co tutaj się dzieje. Ale zobaczcie, bojownicy z Faroga przypłacili to też życiem, że rzucili się na tych germańskich miotaczy. Aczkolwiek być może ostrzał dostali dodatkowy od germańskich strzelców. Trudno powiedzieć. No i widzimy, że Charix już powoli przechodzi do ofensywy na flankach, ale jeszcze się waha. Jeszcze nie chce wejść w zasięg słowiańskich myśliwych. Tych słowiańskich myśliwych w ogóle tak jakoś... Trudno... Trudno zaorać. 120, 74, 120... 86 modeli. No to nie jest jakaś tam duża krzywda. Się nie stała tym słowiańskim myśliwym. Całkiem dobrze się trzymają, za to zobaczcie. Zobaczcie, germańscy miotacze, już dwa oddziały. No, kończą się. I Charixowi zostaje tylko
polegać na germańskich strzelcach. No, ciekawe, ciekawe. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Ale kurczę, no zobaczcie, potężny dystans jest. Zobaczcie. Potężny dystans. Bardzo dużo odległości. Pytanie, czy uda się to odpowiednio zsynchronizować, bo już widzimy, że do przodu idą włócznie. No i teraz tylko te miecze trzeba posłać od flank. I w odpowiednim momencie jeszcze uderzyć konnicą. No jestem bardzo ciekaw, czy Charix zrealizuje ten plan. Bo widzę, o co mu chodzi, jeśli dobrze odczytuję jego intencje. No ale pytanie, czy to się uda. To jest pytanie, na które chcą znaleźć odpowiedzieć wszyscy widzowie kanału Arminiusa. Co się stanie? Czy Hadek przegra Słowianami, czy to Charix jednak nie da rady przebić się przez formację defensywną Słowian? Jeszcze przyspieszę trochę, bo kurde... Będziemy czekać w nieskończoność, aż do tego starcia dojdzie. Chłopaki długo się zabierają, znaczy bardziej Charix, tak? Długo się zabiera jak pies do jeża. No i rusza już, zatrute te oddziały wandalskich berserkerów, ale słuchajcie, ruszają właśnie z dwóch stron, bo z tej również. Tu jeszcze trucizny nie zastosował Hadek na wandalskich berserkerach, którzy dostali bonus do prędkości. Trochę za późno, za wcześnie przepraszam, bo zobaczcie, już są sami wyczerpani przez to. Oni powinni dostać gdzieś tak, wiecie, w tym momencie ten bonus, żeby na samej szarży skorzystać. No i dobra, berserkerzy przebijają się przez wybrańców Velesa. Tutaj ładnie też lekka jazda mauretańska z wandalskimi berserkerami wjechała na flankę Hadeka. No i Charix, powiem szczerze, no realizuje całkiem nieźle ten pomysł otoczenia wroga i synchronizowanego ataku. Co prawda tutaj na przedzie się niewiele dzieje. Germańscy włócznicy jakoś nieszczególnie tych doborowych tarczowników męczą. Więc to nie jest takie kurcze hop-siup. Tu widzimy, że ci strzelcy wykonali właśnie ostrzał na wybranych wojownikach, bojownikach wandalskich, którzy zdaje się, że chcą się przebić teraz do środka formacji. I słusznie, tu jeszcze zobaczcie, jest nietknięty oddział lekkiej jazdy mauretańskiej. Zobaczymy, gdzie on uderzy. Czy tutaj wjedzie w środek formacji też? Zobaczymy. No ale niestety widzicie, jak to lekka jazda. Lekka jazda mauretańska się tutaj posypała w tym miejscu. Tu zobaczcie, jest wjazd robiony. Wandalscy berserkerzy zmiażdżeni przez wybrańców Velesa. No i wygląda na to, że chyba Hadek się całkiem solidnie broni. Bardzo zresztą też ciekawe miejsce w tej mapie wybrał. Miejsce, gdzie jest woda, gdzie to spowalnia bardzo mocno jednostki Charixa. Nie dość, że trucizna je spowalnia przez to, że wyczerpuje, to jeszcze mamy tę wodę. No ale wiadomo, jak to bagna, nie? Bagno to bagno. Pasek wyrównany, a był przez pewien czas na korzyść bardzo mocno Charixa. W tym momencie pasek jest wyrównany. I kurczę, no. Gdyby tą gwardię wodza udało się pokonać, to byłby jakiś plus. To Słowianie mogliby wtedy, kurczę, mieć problem z podniesieniem się po takiej utracie do morale. Chociaż wiem, że oni tam mają jednostki, które mają różne umiejętności, które sprawiają, że motywacja, dyscyplina. Tak, ten oddział nie traci morale w razie śmierci wodza, ale to jest akurat gwardia wodza. Dobra, kto ma jeszcze dyscyplinę? Czempioni Peruna mają dyscyplinę. Doborowi tarczownicy mają dyscyplinę. No tak więc to też jest chyba warte odnotowania. To naprawdę są krasnoludy, słuchajcie. Słowianie, to są attylowe krasnoludy, bo krasnoludy podobnie, jak stracą lorda, potrafią jeszcze się bardzo długo trzymać, mają dobre morale. I tu podobnie. Umiejętność dyscypliny u wielu oddziałów słowiańskich sprawia, że oni się nie załamują po śmierci wodza, więc kurde, słuchajcie, trucizna, świetna defensywa i jeszcze ta umiejętność dyscypliny to już naprawdę jest przegięcie z tymi Słowianami. To jest straszne przegięcie. No i zobaczcie, Hadek przejmuje coraz większą przewagę. Jego szlachetcy szermierze swebejscy
jeszcze żyją, ale oni nie dadzą chyba rady. Jeszcze zobaczcie, jest trucizna. Zaraz wandalski wataszka pewnie truciznę dostanie. No, zobaczcie, tu jeszcze jeden oddział został wandalskich berserkerów, ale tutaj tylko dwa modele są, więc to nic nie zrobi. No i wandalski wataszka, zobaczcie, wjeżdża na słowiańskich myśliwych, ale już jest podtruty. No i tak wykonał Hadek swoją robotę, słuchajcie, tak wykonał swoją robotę, także... To już tylko pasek będzie teraz szedł na korzyść Słowian. Nie ma co się zresztą dziwić, ta trucizna, no mówię, ta mapa, to wszystko tak się ładnie składa, dyscyplina Słowian sprawia, że po prostu, no... Frakcja, którą trudno jest, kurczę, pokonać, no, bardzo trudno. Co nie znaczy, że jest to niemożliwe, no kurczę, może to się udać. Ale rzeczywiście chyba nie ma sensu jakoś frontalnie z nimi się mierzyć. Dobrze jest jakaś tam, kurczę, wiecie, odskocznia w postaci Vanguardu, jak to Nojan zrobił kiedyś na mnie. No kiedyś, nie tak dawno w sumie. I Słowian zaskoczyć, wjechać im, zanim oni zaczną podtruwać twoją armię. Wjechać od razu na nich i ich zmiażdżyć. Bo tak to naprawdę, zobaczcie... No, Charix wielki tutaj, złoty nasz zawodnik, nie dał rady. I punkcik Hadek mu urwał. Tak więc jest 1-1, więc czekamy na trzecie decydujące starcie. Tak, tak, tak. O, Wizygoci kontra Chimiaryci. To może być ciekawe. Fanatyczny Sykariusz, z tego co widzę, będzie użyty przez Hadeka. Brakuje mi jednej jednostki, innej takiej. U Chimiarytów, no ale dobra. Ojejku. Co tu się dzieje? Co my tu mamy? Mamy pustynnych miotaczy razy 4. Na pierwszej linii, na drugiej linii mamy pustynnych poborowych. No, bardzo słaba jednostka włócznicza. Na trzeciej linii są fanatyczni sykariusze i obrońcy Balta po dwa oddziały, za nimi dwa oddziały fanatycznych sykariuszy dodatkowo oraz wódz, którym jest pustynny wataszka. Na flankach mamy lansierów Alma, Kaha oraz opancerzonych chimiarytów z szotelami. Tak jest, dwa razy to samo. I to jest cały build Hadeka, solidny, fajny buildzik. Germańscy strzelcy razy 4 na pierwszej linii Charixa, druga linia to germańscy włócznicy. Trzy oddziały i jeden oddział germańskich mistrzów włóczni. No i mamy dalej gocką brygadę, dwa oddziały zdrajców z gockiej Palatiny oraz zaprzysiężonych traków na samym końcu. Dodatkowo są oddziały szlacheckich konnych germańskich i lansierów. Szlacheckich lansierów gockich po dwa i wodzem jest gocki wódz. Dobra, no to jedziemy, chłopaki. Pokażcie, co potraficie. No zobaczcie, Charix poszukuje jednostek sykariuszy pochowanych gdzieś tam przy krawędzi mapy, no ale nic takiego nie ma miejsca. Chyba się nie opłaca tego Vanguardu tak robić, wiecie, jakichś tam dwóch, trzech oddziałów, bo ogarnięty gracz jest na to przygotowany i potrafi po prostu zrobić najpierw rekonesans, zanim przejdzie do walki. No i wtedy możemy się bardzo mocno zdziwić, bo jeśli takie jednostki zostaną wykryte, to szybko zostaną otoczone i zabite. Zanim dojdzie jeszcze do głównego starcia. Dobra, czekamy, bo chłopaki znowu się obwąchują jak te psy. Psy wojny. Dobra. Hadek ruszył do przodu. Już włączył ostrzał germańskimi strzelcami Charix. Charix trzyma w pogotowiu, zobaczcie, kawalerię. W razie czego, żeby broniła germańskich strzelców. No ale kawaleria Hadeka jest dosyć daleko na flankach, więc... nie dojechałaby do germańskich strzelców, a już by Charix się bronił. Ale Charix, zobaczcie, wypędził. Co ja gadam?
ruszył swoją kawalerią w celu przepędzenia, o właśnie, tego słowa mi brakowało, pustynnych miotaczy Hadeka. A germańscy strzelcy dalej sobie strzelają, ale mają jakąś przeszkodę tutaj ci, przynajmniej mieli przez chwilę. Nie, już znowu strzelają. Generalnie rzecz biorąc, no, procarze chyba mają lepszą szybkostrzelność, ale wydaje mi się, że te proce, mimo że są całkiem nie najgorsze, nie mają szans z germańskimi strzelcami. No i zobaczcie, znowu Hadek fajnie, fajnie tutaj jest przez Charixa straszony. Wykonał jeszcze Charix, zobaczcie, na pustynnych poborowych szarże, no i nawet niezłe straty zadał tym poborowym. I co, w czym ma Charix przewagę? W tym, że zobaczcie, przeganiał co chwilę piechotę, dwa razy to zrobił, piechotę miotającą Hadeka, a sam swojej piechoty nie ruszał, tylko wykonywał ostrzał i mógł po plecach sobie pozwolić, żeby strzelać po plecach takim pustynnym miotaczom na przykład. I to jest całkiem spoko strategia. Straszyć jednostki wroga, korzystając na tym, że ma się swoje jednostki miotające z większym zasięgiem, i w taki sposób zdobywać przewagę, bo my ciągle kontynuujemy ostrzał, a przeciwnik ciągle musi ten ostrzał przerwać i w celu ucieczki. Tutaj też było przed chwilą jakieś straszenie. No i za chwilę chyba dojdzie do starcia w końcu dwóch armii. Chłopaki w końcu się muszą zdecydować na to, no bo co oni zrobią? Charix znowu chciał postraszyć, ale jednak zobaczcie, Hadek jest w pogotowiu. Hadek się nie daje. Tylko pytanie, kurczę, czy te zapki, bo tam gocka brygada jest całkiem dobrą jazdą, piechotą, przepraszam. Nie tak jak zapki, ale ma tak całkiem spoko staty do walki i bonus do szarży. Natomiast właśnie zastanawiam się, czy tych zapków będzie w stanie skontrować z fanatycznymi sykariuszami, którzy, zobaczcie, jak mocno poobijani, kurczę. 30 modeli, ale ich ostrzelał ładnie Charix. Charix dobrą strategię widocznie, zobaczcie, obrał. Miał gdzieś tam tych miotaczy. Skupił się na fanatycznych sykariuszach. Tak jest. Bo są to jednostki słabo opancerzone, pustynne, więc łatwo można je skontrować właśnie ostrzałem. Tu widzimy, że fanatyczny sykariusz dostał szarżę od szlacheckich konnych germańskich. Dobra decyzja, ale tutaj Hadek przytomnie odpowiada swoją kawalerią. Na tej flance podobnie doszło do starcia. Gocka brygada się chwieje. Tu szlacheccy konni są w bardzo złym położeniu, bo walczą z pustynnymi poborowymi. Niedobrze, żeby walczyli z włóczniami, nawet jeśli są to włócznie tak słabe, chociaż chyba szarża podziałała, tak. Były to już oddziały nieliczne. Przepraszam, to nie Hadek, kurczę, co ja gadam. To Charix zaszarżował pustynnych poborowych, bardzo ładnie. Wydaje mi się, że Ostrogoci mają teraz lepsze narzędzia do walki, bo zobaczcie, fanatyczni sykariusze się wysypują. Mówiłem, to jest pustynna jednostka. Wysypują się i po pierwsze, co z tymi zdrajcami z gockiej Palatiny ma zrobić Hadek, a po drugie zapki. Zapki po prostu 120, 111 modeli, no one będą kosić. One będą kosić. Pytanie teraz, czy Hadek pokona tych szlacheckich lansierów gockich na spółę z pustynnymi poborowymi, czy będzie mógł potem się przebić na strzelanie, chociaż no mówię, ten oddział już nie ma amunicji, te dwa oddziały jeszcze mają. Albo żeby chociaż robić plecy, tak, i wspierać swoich. No ale wydaje się, że tutaj Wizygoci już mają przewagę. I Hadek raczej już tego nie odzyska. No mówię, ci fanatyczni sykariusze poobijani przez jednostki dystansowe Charixa, one naprawdę tutaj były kluczowe w buildzie Hadeka, bo one miały wykonać mocną szarżę i zmieść piechotę Wizygotów, a tak się nie stało.
Hadek zbyt długo czekał, pewnie może przegapił moment tego ostrzału, a Charix najwyraźniej dobrze tutaj skontrował fanatycznych sykariuszy na odległość, no i przez to Hadek już nie miał tak naprawdę ogromnej, ogromnej liczby modeli w jednostkach do walki w zwarciu, tak, przystosowanych. Natomiast sam Charix miał dużo tego. Tu zobaczcie, chwieje się gocki wódz, ale co z tego, skoro cała armia jeszcze jest całkiem zdrowa jak na ten etap walki. No i mamy, drodzy Państwo, 2-1 dla Charixa. Tak więc gratulujemy Charixowi tego zwycięstwa nad Hadekiem. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnych odcinkach. I pamiętajcie również o strumykach z Ligi Total War Attila. Trzymajcie się, hej!